Witam serdecznie, mam nadzieję, że mnie słychać. Czy marzyliście kiedyś o tym, żeby mieć życie, które bardzo lubicie, żeby zarabiać więcej niż jesteście w stanie wydać, żeby pracować przez 2 dni w tygodniu i mieć 5-dniowy weekend? Czy też marzyliście o tym, żeby mieszkać pod palmami, nie musieć rano wstawać, nie musieć się z nikim użerać, nie płacić podatków, nie przejmować się kredytami? No i przede wszystkim wykonywać pracę, która was satysfakcjonuje. Ja też o tym marzyłem. A jak to smakuje, chętnie wam opowiem. Witam w pierwszym odcinku naszej serii. Nie chcę wyjść na egocentrycznego dupka i wiem, że dzisiejszy odcinek jest poświęcony głównie mnie, bo chcę wam opowiedzieć, co tutaj robię. Ale chociaż przez moment pokażę wam coś innego niż moją wątpliwą aparycję. Siedzimy sobie wieczorem w centrum miasta. Będę nagrywał przechodniów. Co robię w Chinach? Przyjechałem tutaj zaraz po studiach. Praca się sama po mnie zgłosiła. Wiem, jestem olbrzymim szczęściarzem. Nic mnie od was nie różni. Nie jestem wybitny. Nie mam bogatych rodziców. Nie wygrałem w totolotka. Po prostu los się do mnie uśmiechnął w inny sposób. Przyleciałem do Chin. Moja cała praca polega na tym, że przez 11 godzin lekcyjnych, czyli 11 razy 45 minut w tygodniu, muszę uczyć angielskiego na uniwersytecie lokalnym. Dodatkowo mam 2 miesiące wakacji, wówczas wracam do Polski i również zimą mam grubo ponad miesiąc ferii, również wracam do Polski. Za wszystko oczywiście mi tutaj pięknie płacą. Dodatkowo szkoła przydzieliła mi 2-pokojowe mieszkanie z kuchnią, z łazienką, mieszkam sam. Mam darmowy internet, wszelkie media też są za darmo. Mój jedyny wydatek to moje życie, czyli co zjem, co wypiję, gdzie pojadę, co zwiedzę. To są moje jedyne wydatki. A jak wygląda mój dzień? Mam jakieś materiały, które już nagrałem kilka miesięcy temu. Było jeszcze zimno. Zobaczcie, jaką mam ciężką pracę. Zaczynamy. Jest godzina 7:50. Mamy dzisiaj wtorek. Chodzę właśnie do budynku, w którym uczę. Akcja dzieje się na kampusie. Studenci wracają ze stołówek, gdzie zjedli śniadanie. I zaraz postaram się z partyzanta nagrać chociaż parę zdjęć na swoich zajęciach. Dzień dobry. Chciałem wam pokazać ten pokój. Na każdym piętrze budynku jest taki osobny pokoik, gdzie można zawsze zdobyć darmową wodę. Byłoby super, gdyby u nas też tak było. Nagrywam ich z partyzanta, oni są przekonani, że właśnie nagrywam wiadomość głosową. Proszę zwrócić uwagę, 46 osób i ja ich mam uczyć ustnego angielskiego, gdzie na zachodzie klasy w jakimkolwiek języku obcym są do 20 osób, a tutaj 46 sztuk. Skończyły się zajęcia, jestem właśnie w stołówce dla wykładowców. Tak ona wygląda. Jem to, nic specjalnego, ale na pewno odcinek o żarciu nagram jakiś konkretniejszy. Natomiast zaraz wam pokażę, jak pójdziemy do stołówki studenckiej, co tam się wyprawia. Chciałem wam teraz pokazać całą papierkową robotę, jaką muszę tutaj odwalać. I jestem tutaj chyba jedynym nauczycielem akademickiego pisania po angielsku na dzień dzisiejszy. Także mam niestety dużo roboty, jeżeli chodzi o poprawianie tych tekstów, bo z reguły taki esej to jest jakieś, nie wiem, 1,5 do 2 stron. Ja to wszystko muszę poprawić, przeczytać i dowiaduję się ciekawych rzeczy. Niestety ich poziom jest znacznie niższy niż nasz poziom na zachodzie. Brakuje im bardzo często podstawowych informacji. Piszą mi, że Oxford leży w Stanach Zjednoczonych, że Edison wymyślił prąd, albo że Einstein skonstruował bombę nuklearną. Więc z reguły mam niezły ubaw. Ale nie o tym. Chciałem wam pokazać, jak wygląda cała moja papierkowa robota. Spójrzcie, to jest jedyny dokument, jaki oddaję w ciągu całego semestru na swój wydział. Mamy tutaj tak kolejno, pokażę wam nieco bliżej. Mamy numer studenta,
jego chińskie imię, jego angielskie imię. Wszyscy studenci sobie nadają angielskie imiona, pewnie żeby nam było łatwiej. No i tu oczywiście wypełniam ich oceny. I w ciągu całego semestru jest to jedyny dokument, który muszę zanieść do swojego biura. Mało tego, nawet bywają sytuacje, że jestem chory i wtedy wystarczy, że zadzwonię do swojej sekretarki i mówię, nie przyjdę przez tydzień. Ona nawet nie wymaga ode mnie żadnych badań lekarskich, po prostu mówi, nie ma sprawy, uzupełnię za ciebie ten dokument. Można? Można. Odbywa się to bez żadnych rad pedagogicznych, bez żadnych dzienniczków, wywiadówek, a komuna. Pozdrawiam. Jestem właśnie w taksówce, chiński Uber. Szefu, Michał. Ha, pewnie się zastanawiacie, czy takie życie ma jakieś minusy. I powiem wam, że ma. A minus zupełnie dziwny, którego byście się w życiu nie spodziewali, mianowicie po prostu żyjąc tutaj, człowiek nie poznaje życia o skórę. Nie ma stresu, nie ma biegu, nie ma napięcia, nie ma liczenia każdej złotówki. No i to jest ten problem. Bo pewnie, jak wiecie, tylko niewygoda służy rozwojowi, więc tutaj jest po prostu pełen chill. I całe życie wakacje. I to jest naprawdę olbrzymi problem, bo jak wracam do Polski, nie jestem w stanie żyć w tym kraju, żeby mi gimnazjaliści kubły na głowę zakładali i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę pełen guzik. I mówię to dlatego, że nie tylko mi jako Polakowi jest tutaj tak dobrze, ale jest tutaj też szereg obcokrajowców z krajów dużo lepiej rozwiniętych gospodarczo niż Polska, Szwajcaria, Ameryka, Wielka Brytania, wszystko, wszystko. I ludzie po prostu są tutaj, bo tutaj można mieć wakacje przez 365 dni w roku. No i niestety nie poznaje się prawdziwego życia. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.